Nazywam się Wojciech Marczyński. Jestem chirurgiem, ortopedą, traumatologiem. Pracuję od bardzo wielu lat. Mam dość duże doświadczenie zarówno w traumatologii narządu ruchu, jako że prowadziłem klinikę dziecięcej ortopedii przez lat 6, klinikę traumatologii i ortopedii przez lat 7 i klinikę ortopedii przez lat 12. Ortopedia jest bardzo ciekawą dziedziną, bardzo ciekawą. Przede wszystkim jest biologiczną i biomechaniczną, co spowodowało, że udało mi się napisać książkę w zeszłym roku i wydać przez PZWL Traumatologia narządu ruchu, biologia i biomechanika leczenia, która to książka skupia w sobie elementy bardzo istotne, które decydują o tym, czy chory będzie wyleczony, czy tylko będzie leczony, czy nie będzie wyleczony. Także pozwalam sobie poprosić, abyście Państwo, jeśli Państwa to interesuje, zapoznali się z tym materiałem. Zajmuję się wszystkim. Może to brzmi w obecnej dobie bardzo dziwnie, bo tak wielu moich kolegów postępuje, że zajmuję się jakimś bardzo wąskim odcinkiem problemu. Ja natomiast, mówiąc kolokwialnie, ogarniam to w miarę całościowo, także zarówno dzieci, jak i dorosłych, zarówno urazowe, jak i ortopedyczne problemy. Ale na te, które są najbardziej powszechne, to są na ogół problemy stawu kolanowego i stawu biodrowego. I urazowe, i ortopedyczne. Także to są elementy, które dotykają bardzo, bardzo wielu naszych podopiecznych. Zapraszam wszystkich, którym dokucza kręgosłup, dotykają stawy biodrowe, dotykają stawy kolanowe, stopy, barki, stawy łokciowe, ręce, cały układ kostno-szkieletowy. W klinice, której pracuję w Enelmedzie, zajmujemy się głównie tym elementem, żeby te już dolegliwości bólowe, które wynikają z asymetrii, wynikają z różnych problemów, tak rozpoznać i tak zaproponować postępowanie, aby one były jakby zakończeniem problemu, lub też wtedy, kiedy już problem jest rozwinięty, nieodwracalny, zaproponować odpowiednie leczenie. Enelmed jest niezwykle godnym w sensie architektonicznym, w sensie logistycznym, bardzo godnym miejscem i bardzo odpowiedzialnym, przede wszystkim kulturalnym. Od pacjentów wielokrotnie słyszę i chwalą kulturę obsługi, jak dzwonią, także jest to coś, co jest dla nas normalne, ale w Polsce nie do końca. Dlatego uważam, poza tym Enelmed Sport jest punktem, gdzie jest bardzo dobrze rozwinięta fizykoterapia, czy w ogóle rehabilitacja w szerokim tego słowa znaczeniu, i jest również bardzo dobrze rozwinięte gabinety usługowe, lekarskie o różnym profilu. Także może chory sobie wybrać tego lekarza, który dysponuje profilem ogólnym, albo tego, który dysponuje wycinkiem, który właśnie jest akurat problemem. Największą sztuką jest zapobieganie powikłaniom. Największą sztuką. Nie diagnostyka. Diagnostyka obrazowa jest świetna, no, badanie niestety szwankuje, ale ogólnie można powiedzieć, że jesteśmy w procedurach urazowych, w procedurach ortopedycznych usankcjonowani na poziomie światowym. Natomiast umiejętność wychwycenia elementów, które to popsują, jest bardzo, może nie trudna, ale bardzo wymagająca.